Edyta Nawrocka, witam Państwa 29 marca. Zapraszam na serwis informacyjny. Wałbrzyscy radni poparli inicjatywę przedłużenia linii autobusów miejskich do Boguszowa Gorc, Czarnego Boru, Głuszycy i Rybnicy Leśnej. Najbardziej zaawansowane są rozmowy z Boguszowem, gdzie autobusy linii numer 2 mogą pojechać już na początku maja. Jest już ustalony wstępny rozkład jazdy do Boguszowa Gorc. Dwójka będzie kursować co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim. Tam są już ustalone konkretne wręcz godziny, o których by jeździły autobusy. Mówimy tu o przedłużeniu linii numer 2 do Gorc. Takich autobusów w dni powszednie byłoby 20, w soboty 10, w niedzielę 8. Jeżeli chodzi o Głuszycę, rozmawiamy o przedłużeniu wszystkich tych autobusów, które dzisiaj jeżdżą do Jedliny, to znaczy 10 w dni robocze, 8 w soboty, niedzielę. Jeżeli chodzi o Mieroszów, to rozmawiamy tutaj o Rybnicy i rozmawiamy o również 4-5 autobusach dziennie. Radni pytali, czy podobnie zaawansowane są rozmowy z gminą Walim na temat przedłużenia wybranych kursów piątki do Dziećmorowic. Dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta odpowiedział, że gmina do końca roku ma podpisane umowy z przewoźnikiem prywatnym, którego dofinansowuje, ale co do następnego roku wójt gminy jest zainteresowany taką umową. Rozmowy na temat autobusów toczą się także z gminą Świebodzice. Radni chcieli też wiedzieć, ile będzie kosztował gminę Wałbrzych udział w tej komunikacji, skoro cena biletu ma we wszystkich wypadkach być taka sama jak na terenie miasta. Ten dodatkowy kilometraż mnoży się przez 6,18 zł i dzieli się na trzy części. Jedną część płaci gmina, do której się wozi, jedną część płaci Wałbrzych, a jedną trzecią ma zapewnić wpływ z biletów. Czyli my tak naprawdę jako gmina Wałbrzych płacimy 1/3 kosztu wynikającego z ceny wozokilometru, która jest taka sama jak na terenie miasta Wałbrzych. Jak mówił dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, na razie mieszkańcy gmin nie będą mieli szans, żeby kupić i doładować u siebie e-karty. W gminach sprzedawane są tylko bilety jednorazowe. Jednak dyrektor zadeklarował, że jeśli pojawią się chętni do współpracy, to zarząd wprowadzi z czasem takie kursy w Jedlinie Zdroju, Głuszycy czy Boguszowie Gorcach. Za przedłużeniem linii autobusowych głosowało 22 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu. Uchwała ma charakter intencyjny i oznacza tak naprawdę rozpoczęcie całej procedury przedłużania linii autobusowych do innych gmin. Dziś katolicy i protestanci świętują Wielki Piątek, dzień śmierci Jezusa na krzyżu. Obok niedzieli wielkanocnej jedno z największych świąt chrześcijaństwa. Wielki Piątek upamiętnia drogę krzyżową, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa oraz złożenie do grobu. W tym dniu nie odprawia się mszy. W centrum liturgii Wielkiego Piątku stoi krzyż. I w tym dniu liturgia również jest bardzo, bardzo istotna, właśnie skoncentrowana wokół krzyża. Ten krzyż jest uroczyście wnoszony i przez wiernych adorowany, przez pocałunek, przez oddanie pokłonu. Ta liturgia męki pańskiej związana jest również z odczytaniem tego ewangelicznego zapisu ostatnich chwil Chrystusa. W Wałbrzyskim Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu będzie miała miejsce nocna droga krzyżowa i całonocna adoracja przy Bożym Grobie. Liturgia Wielkiego Piątku w sanktuarium rozpocznie się o godzinie 18, a zakończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Adoracja przy Bożym Grobie trwać będzie przez całą noc. W godzinach od 21 do 23 rozpoczną ją parafianie, starsi i chorzy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w nocnej procesji drogi krzyżowej. Ważnym elementem celebracji Wielkiego Piątku jest zachowanie w tym dniu postu ścisłego. Post ścisły w Wielki Piątek jest właśnie przypisany dla każdego chrześcijanina. Jest to związane z ograniczeniem spożywania w ogóle pokarmów, nie tylko ten post jakościowy, który obowiązuje w piątki, a więc wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, to jest to, ale również tutaj jest zachęta do tego, aby te posiłki, które w ciągu dnia spożywamy, żeby jeden z nich był tak zwanym posiłkiem dosyta, a pozostałe dwa posiłki takie tylko podtrzymujące nasze siły witalne. Właśnie po to, żeby do tych spraw cielesnych też właśnie w tym dniu się zdystansować. Już po raz 17 wałbrzyscy gimnazjaliści stanęli do konkursu Razem Przeciw Zagrożeniom. Młodzież musiała wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą, m.in. o policji, straży granicznej, straży pożarnej i ruchu drogowym.
Konkurs ma na celu przybliżenie młodzieży zagrożeń, na jakie mogą być na co dzień narażeni, uświadomić przyczyny patologii społecznych oraz promować zdrowy tryb życia. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane m.in. z uzależnieniami, zasadami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Część konkurencji miała także charakter sportowy. Turniej składa się z konkurencji sportowych i z pytań opracowywanych przez każdego z organizatorów. Konkurencje sportowe to na przykład węże, to nadmuchiwanie w określonym czasie balonów, to przebiegnięcie boiska do siatkówki z łyżeczką w ręku, na której jest piłeczka ping-pongowa. Natomiast każda instytucja opracowała po dwa zestawy pytań i zawodnicy będą odpowiadać na pytania z zakresu na przykład spraw dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pytania przygotowane przez policję dotyczyły głównie wiedzy na temat czynów karalnych oraz kar, jakie są za nie przewidziane. W przypadku ewentualnych popełnianych czynów karalnych dowiedzą się, jakie mogą ponieść tego konsekwencje. Natomiast w razie ewentualnego stania się ofiarą, będą wiedziały, gdzie mają się w tej sprawie zgłosić i kogo prosić o pomoc. W zawodach zmierzyli się uczniowie czterech wałbrzyskich szkół: publiczne gimnazjum nr 1, 2, 6 oraz publiczne gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 9. Szkoły te wcześniej okazały się najlepsze w eliminacjach. Sądzę, że jest to bardzo ważne dla każdego człowieka, żeby wiedział, z jakim zagrożeniem może się spotkać na ulicach, w szkole, no i przede wszystkim we własnym domu. Więc tak właśnie tutaj mamy zagrożenia, jeśli chodzi o pożar, o narkotyki, o wszelkiego rodzaju uzależnienia, a także warto również wiedzieć, kto chroni nas, czyli uczymy się o straży pożarnej, o policji, o straży granicznej. Jest to naprawdę bardzo warta poznania wiedza. Dobrze znać, jaka gaśnica jest, od czego, jak działa, na jakich zasadach, czy jest proszkowa, piankowa. No i to jest dobra wiedza. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie publicznego gimnazjum nr 2 w Wałbrzychu, którzy zdobyli łącznie 72 punkty. Drugie miejsce zajęła drużyna z gimnazjum nr 9, trzecie drużyna z gimnazjum nr 1. Tuż po świętach, we wtorek 2 kwietnia, Wałbrzych nadal trwać będzie w modlitwie. Tego dnia odbędzie się tradycyjna msza papieska w intencji kanonizacji Jana Pawła II. Msza papieska stała się ważną tradycją Wałbrzycha. Każdego roku gromadzi ona na stadionie przy ulicy Ratuszowej rzesze wiernych. O randze tego wydarzenia świadczy również celebrowanie mszy przez biskupa diecezji świdnickiej Ignacego Deca w asyście kapłanów z wielu okolicznych parafii. Uroczystość główna, czyli msza święta o godzinie 17, natomiast program aż do godziny 21.37. Gorąco zapraszamy, w parafiach są informatory, w których pokazane są szczegółowy program. Aby ułatwić mieszkańcom wszystkich dzielnic dotarcie na stadion przy ulicy Ratuszowej, zostaną uruchomione dodatkowe połączenia komunikacji miejskiej. Ceny biletów nie ulegną zmianie. Autobusy będą oznakowane napisami msza święta oraz nazwami dzielnic. Po zakończeniu mszy autobusy odwiozą wiernych z powrotem. Szczegółowy przebieg tras i godziny odjazdów znaleźć można na portalu wałbrzych24.com. Jeżeli pogoda okaże się na tyle uciążliwa, że nie będzie możliwe odprawienie mszy na stadionie, organizatorzy przewidują przeniesienie do któregoś z wałbrzyskich kościołów. Wszelkie informacje można na bieżąco śledzić na stronie internetowej wałbrzyskiego OSIR-u. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Na wałbrzyskich drogach zapanował chaos, ale chaos spowodowany po pierwsze remontami dróg, a po drugie związanym z tym zmianą organizacją ruchu w wielu miejscach, często newralgicznych naszego miasta. Najgorzej jest chyba w okolicach Dworca Miasto na Starym Zdroju. Tam kierowcy muszą bardzo uważać, bo właściwą drogą prowadzą ich teraz nie białe, a żółte, awaryjne, remontowe linie na szosie. Trzeba uważać też dlatego, by nie jeździć na pamięć. Zmieniło się dużo, nie można pojechać w kierunku Kłodzka ulicą 11 listopada, inaczej też wyjeżdża się i wjeżdża w tamten rejon miasta. Uważajmy na znaki, uważajmy na to, co mówią nam w cudzysłowie żółte linie, tak byśmy mogli bezpiecznie przeczekać ten czas, kiedy drogowcy położą nową nawierzchnię na te tak długo czekające na remont wałbrzyskie drogi. Rozpędu nabiera rewolucja śmieciowa. Wszyscy jesteśmy nieco zdezorientowani, zwłaszcza wypowiedzeniami
umów z dotychczasowym odbiorcą śmieci. Wszyscy troszkę błądzimy i dostajemy sprzeczne informacje z różnych źródeł. Otóż rozmawiałam dzisiaj z kierownikiem Leszkiem Rzemykiem w firmie Alba, która jest odbiorcą śmieci w całym Wałbrzychu, i on poinformował mnie, a za naszym pośrednictwem informuje mieszkańców, że mieszkańcy nie muszą wypowiadać umów zawartych z Albą, obowiązujących dotąd. Te umowy wygasną niejako automatycznie. Dotyczy to jednak tylko odbiorcy firmy Alba. Natomiast inne firmy mają własne rozwiązania i trzeba się dowiadywać u innych odbiorców. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50.